Dzień dobry państwu. O ostatnią środę kwietnia witamy w Szczecineckim programie samorządowym, którego dzisiejszym gościem będzie wiceburmistrz Maciej Makselon. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, pozwolę sobie zacząć od dobrej informacji, bo wieści o dofinansowaniach, wieści o planowanych inwestycjach to zawsze coś optymistycznego. A konkretnie mówimy tutaj o dofinansowaniu Budowy drogi gminnej dawno numer 76. Obecnie jest to droga, która ma nazwę Ulica Poprzeczna. Myślę, że niewielu z Państwa w ogóle wie, gdzie mieści się Ulica Poprzeczna. Lepszą lokalizacją będzie poinformowanie, że to jest łącznik między strefą ekonomiczną, strzelnicą przy wylocie na Koszalin, z, z Ulicą Bugno. Rzeczywiście dostarła do nas bardzo dobra informacja w zeszłym tygodniu. Nasza droga, a właściwie wniosek na budowę tej drogi został złożony już w zeszłym roku, dawno, dawno temu, i oczekiwaliśmy na dobre wieści. Od Wojewodę, następnie od stosownego ministra. Te dobre wieści do nas dotarły w zeszłym, w zeszłym tygodniu. Pani minister Kolińska poinformowała nas, że udało się dobrze zadbać o ten wniosek, za co jesteśmy wdzięczni, żeby te pieniądze do Szczecinka trafiły, a mówimy o niebagatelnej kwocie, bo blisko milion 300 tysięcy złotych, które. Niedługo powinny do Szczecinka z, z, spłynąć, po to, abyśmy mogli za, wykonać budowę tej drogi. Droga jest moim zdaniem ważna. Czas budowy tej drogi był, szczerze mówiąc, lepszy kilka lat temu, w momencie, gdy obwodnica Szczecinka powstawała, i my aplikowaliśmy wtedy o, również z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie. No, wtedy się nie udało. Cieszę się, że tym razem. Tym razem było to skuteczne. Jest to dość istotna droga właśnie dla tych terenów, gdzie zlokalizowane są takie zakłady jak ELDA, jak PWIK, jak TELZAS, ale także tam powstaje na Bugnie dość duża, duże osiedle domków jednorodzinnych, więc to jest obsługa tej części miasta i włączenie w, w drogę w S11. To jest również uruchomienie terenów naszych inwestycyjnych w sposób lepszy, w sposób bardziej funkcjonalny, naszych terenów inwestycyjnych na strefie ekonomicznej, tak zwanej strzelnicy. To jest również uruchomienie tych terenów, które będą biegły wzdłuż tej drogi, wzdłuż tej ulicy poprzecznej. Jest to 845 metrów ulicy, która częściowo była już wykonana podczas projektu realizowanego przez miasto Szczecinek w regionalnym programie operacyjnym uzbrojenie gruntów strefy ekonomicznej, natomiast tam tych środków nie wystarczyło do końca, żeby ją wykonać, stąd potrzeba było dołożyć jeszcze dodatkowe finanse. Jak wspomniałem, to jest milion trzysta tysięcy złotych dofinansowania, które otrzymaliśmy, aplikowaliśmy o milion osiemset, także to jest bardzo fajny wskaźnik dofinansowania 70%. Wniosek był dobrze napisany, tam spełniliśmy wszystkie możliwe parametry i kryteria, które były oceniane tam. Te kryteria to były między innymi właśnie uruchomienie miejsc pracy, łączenie dróg różnych samorządów, a tutaj mamy łączenie drogi krajowej z drogą powiatową i drogą miejską. Również z znaczenie i lokalizacja różnych miejsc pracy, różnych instytucji publicznych, więc tych punktów mieliśmy bardzo dużo. No ale jak zawsze, trochę szczęścia, trochę lobbingu jest potrzebne. Cieszę się, że, że powiat szczeciński otrzymał dość dużo, w gminy powiatu szczecińskiego otrzymały dość dużo środków, ale również i, i miasto, miasto Szczecinek. Ta inwestycja powinna być niedługo w rozpisany, rozpisany przetarg, tak abyśmy jeszcze w tym roku mogli ten przetarg rozstrzygnąć i być może jeszcze w tym roku prace na tej, na tej drodze zostaną wykonane. Tam, ta inwestycja będzie polegała przede wszystkim na tym, że będzie położona masa bitumiczna, ale również z jednej strony zostanie wykonany chodniki. Cała droga 850 metrów zostanie oświetlona oczywiście z oświetleniem LED-owym i w sposób no, bardzo, bardzo ułatwi komunikację tej części miasta, w sposób funkcjonalny fajnie połączy te dwie części miasta. Mam na myśli strefę ekonomiczną oraz ulicę Bugno. To będzie kolejna inwestycja drogowa, którą miasto realizuje. Ten rok ogólnie można podsumować pod względem inwestycyjnym jako Drog, rok, w którym no, pompujemy naprawdę niesamowite ilości środków finansowych w infra infrastrukturę drogową. Być może te inwestycje nie są tak spektakularne i widoczne jak inne inwestycje, które bywały w przecinku w poprzednich latach. Natomiast to są inwestycje niesamowicie ważne dla różnych części miasta. To są również inwestycje, które są bardzo kosztochłonne, bo drogi, wykonanie dróg jest, jest zazwyczaj bardzo kosztochłonne. Mam tutaj na myśli przecież inwestycję, która finiszuje obecnie, czyli łącznik między ulicą Polną i Kołobrzeską i wykonaniem tam ronda. Mam na myśli inwestycje, które się już rozpoczęły, czyli ulica Cicha, ulica Letniskowa. Lada chwila powinna rozpocząć się budowa ulicy Prusa, dokończenie ulicy Prusa, ale także ulicy Tuwima, jeżeli dodamy do tego tą ulicę Poprzeczną, którą za chwilę będziemy. Ogłaszali przetarg na budowę tej ulicy, a także plany wykonania ulicy Skowronkowej i tych uliczek, no to naprawdę ten katalog inwestycji drogowych jest bardzo szeroki, bardzo duży. Myślę, że nie było takiego roku w, w przecinku, w którym aż tyle działoby się, działoby się właśnie w, w tej części, części inwestycyjnej. Każdy kolejny, każde kolejne środki finansowe, które spływają do Szczecinka, które nasz budżet dopełniają, no to to jest bardzo dobra informacja. Jeszcze raz dziękuję wszystkim stronom, w tym pani minister Glińskiej, która mocno za tym lobbowała, za, za pomoc, ale także wypada podziękować Wydziałowi Rozwoju, który opracował bardzo dobry wniosek, bo, bo bez dobrze wypełnionego wniosku, bez dobrze wypełnionej fiszki w, no, tych, tych środków nigdy byśmy Byśmy nie zdobyli. Cieszę się, że, że ta kolejna inwestycja w Szczecinku zostanie wykonana. Aktualnie sporo dzieje się wokół budżetu obywatelskiego. Wciąż można zgłaszać propozycje do tej inicjatywy na rok przyszły. Jak również trwają intensywne prace przy tym, co już za. Tak zanim przejdę może do tych kolejnych inwestycji z budżetu obywatelskiego, faktycznie przypomnę, że warto i należy pamiętać o tym, że do 9 maja biegnie jakby czas złożenia kolejnych propozycji na, w budżecie obywatelskim na przyszły rok i gorąco do tego zachęcam tych, którzy. Czy wahają się, czy mają pomysł, czy może ten pomysł już w zeszłych latach taką inicjatywę złożyli, ona nie zyskała akceptacji i w głosowaniu, żeby pamiętali, że do 9 maja mają czas na to, żeby złożyć w ratuszu czy, czy na, poprzez stronę Szczecińskiego budżetu obywatelskiego swoją właśnie inicjatywę do przyszłorocznego rozdania. A ja chciałbym poinformować o jednej z wygranych inicjatyw, a konkretnie o łąkach kwietnych. To już w programach samorządowych opowiadaliśmy o tym, że chcielibyśmy jeszcze raz jakby poddać pod głosowanie, bo raz te, ta inicjatywa Łąk Kwietnych zyskała akceptację mieszkańców. Ona była w jednym z wygranych zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Natomiast inicjator tego pomysłu dał jakby wolną rękę nam urzędowi miasta do tego, żeby wybrać, gdzie te łąki kwietne chciałyby się, miałyby się znaleźć w Szczecinku, w naszym mieście. No a my z kolei chcielibyśmy ten wybór przekazać mieszkańcom. I tak dzisiaj na stronie, na stronie Urzędu Miasta, ale także za pośrednictwem naszej strony Facebookowej i za pośrednictwem wszystkich mediów, do których roześlemy tę informację, przekażemy sądę, w której mieszkańcy będą mogli wybrać jedną z czterech lokalizacji. Te lokalizacje to, jest, to są ulica Warcisława, to jest ulica Wyszyńskiego, ulica Jana Pawła tu w okolicach, w okolicach ulicy Podwale, a także ulica Mariacka będzie można oddać jeden głos, zobaczyć w, w, tej, w tej sądzie będą oczywiście informacje, gdzie te miejsca i lokalizacje, jaki metraż mniej więcej będą te łąki kwietne miały planowane. My mamy budżet, zabudżetowany 1000 m2 łąki, więc wygrana lokalizacja jakby no pochłonie ten nasz, budżet. Jeżeli zostanie jeszcze trochę tych metrów kwadratowych powiedzmy to, to, to będziemy starali się gdzieś tą łąkę kwietną jeszcze zlokalizować. Czas na oddanie głosu, w którym miejscu chcielibyśmy widzieć łąkę kwietną. To, to głosowanie kończy się we wtorek, w przyszły wtorek do końca dnia, więc gorąco zachęcam raz jeszcze spojrzeć, zobaczyć i wybrać gdzie Nasze oczy będą cieszyły się tymi różnokolorowymi kwiatami. My, tą łąkę kwietną, a konkretnie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, będziemy sadzić, siać do końca, do końca maja. Więc lada chwila powinny pierwsze, no pierwsze, pierwsze kwiaty gdzieś tam się pokazywać. Zachęcam do, do, do oddania głosu, zainteresowania się tą sądą. No i jeszcze raz zachęcam do wzięcia udziału w kolejnym edycji budżetu obywatelskiego. Przypominam, że do 9 maja można zgłaszać swoje inicjatywy. Rozmawiamy tuż przed Majówką. Niestety drugi rok z rzędu z solidnymi, poważnymi obostrzeniami. Tak, zarówno majówka w takim naszym rozumieniu wypoczynkowym no jest zahamowana, zblokowana z wiadomych względów. Mam nadzieję, że to jest już ostatnia majówka taka, wręcz pewność, ponieważ no wszystko wskazuje na to, że, że, że wracamy do normalności. Myślę, że każdy z nas a z całą pewnością, ja już nie mogę się doczekać tego, żeby ta normalność zagościła na co dzień u nas. Więc ta majówka wypoczynkowa jest, jest, jest no nie taka, jakbyśmy sobie oczekiwali i życzyli. Uroczystości 3 maja, tak fajnie uroczyście obchodzone na Placu Wolności. No, z przykrością musimy je odwołać. No, ze zrozumiałych względów, wciąż jeszcze nie jesteśmy w stanie w sposób no, legalny i rozsądny zorganizować tych obchodów w związku z, planu z obowiązującymi obostrzeniami. No stąd taką informację przekazujemy mieszkańcom. Burmistrz złoży kwiaty w imieniu mieszkańców, ale także swoim z tego 3 maja. i, i, i Mam nadzieję, że, 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 że w przyszłym roku już będziemy mogli się spotkać i uroczyście, tym bardziej uroczyście, za te dwa lata nieobecności na obchodach z ten ceremoniał i te, i te obchody zorganizować. No, miejmy nadzieję, że, im szybciej, że ta normalność wróci do nas jak najszybciej. Też na to bardzo liczymy, a za dzisiejszą rozmowę bardzo panu dziękuję. Dziękuję serdecznie. Moimi Państwa gościem był dzisiaj zastępca burmistrza Szczecinka, pan Maciej Makselon. Państwu z kolei dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne programy.